1 sierpnia 2011 roku w życie wszedł kodeks wyborczy, ustawa mająca duży wpływ na ustrój samorządu terytorialnego. Dokładnie 12 miesięcy temu moc straciła ordynacja wyborcza, jaką znaliśmy z poprzednich wyborów samorządowych. Czeka nas rewolucja, choćby w gminach i miastach, ponieważ zostaną one podzielone na okręgi jednomandatowe. Przepisy wprowadzające do tej ustawy, które obowiązują od 1 sierpnia 2011 roku, dają radom gmin, które są kompetentne do podziału danej gminy na okręgi wyborcze 15 miesięcy na dokonanie takiego podziału. W Sanoku trwa już dzielenie miasta na okręgi wyborcze. Sytuacja ta powoduje zupełnie nowy sposób dokonywania wyborów radnych na terenie gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców z wyjątkiem miast na prawach powiatu. Tam dotychczasowe zasady będą obowiązywać. Natomiast w przypadku miasta Sanoka wygląda to będzie w ten sposób, że podzielone zostanie miasto z dotychczasowych 3 okręgów na 21 okręgów jednomandatowych. I w ramach tych 21 okręgów jednomandatowych każdy komitet wyborczy będzie miał prawo zgłosić jednego kandydata. Nowa ordynacja wyborcza daje szansę dostania się do Rady Miasta osobom, którym do tej pory brakowało zaplecza politycznego, a co najważniejsze, kandydatów na radnych w mieście Sanoku będzie zdecydowanie mniej aniżeli w poprzednich latach. Z pewnością obecni radni głowią się, czy w bezpośrednim starciu z oponentami są na tyle mocni, aby zachować swoje stołki.